Siemanko, z tej strony Nieobliczalny Patryk i witam Was w specjalnym odcinku, w którym będę typował walki gali Fame 16. Ci mądrzejsi ode mnie na pewno już się wypowiedzieli, przeanalizowali te walki, a my szybko przelecimy przez to wszystko i powiem tak po jednym zdaniu, co myślę i kto moim zdaniem wygra. Pierwsza walka, Wiejski, Cox i Bóg Estetyki. No to co, no na Natana nie opłaca mi się stawiać, ale coś czuję, że on wygra. Tak, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że on wygra. Tak po prostu. Więc no, pierwsza walka, Nathan. Niestety, stety, no ale jest. Druga walka, Marty Renty kontra Vicky. Vicky bardzo dobrze zaprezentowała się w pierwszej walce i moim zdaniem będzie miała taki gameplan, który pozwoli jej wygrać. Wydaje mi się, że na punkty, ale wygra. Szymol kontra Ginold. No Ginold tutaj ma ewidentnie przewagę warunków fizycznych. Wydaje mi się, że na media treningu i na face to face no też tak wyglądał trochę lepiej. I wydaje mi się, że Ginold to wygra. Daro Lew kontra Filipek. Tutaj znowu wiadomo, powinniśmy postawić na Filipka. Prawdopodobnie Daro Lew złoży się po pierwszym ciosie. Ale znowu mam jakieś takie dziwne przeczucie, że Daro Lew może wygrać. Bo raczej jest chyba underdogiem. Z jednej strony może wygrać. Z drugiej strony no Filipek powinien ogarnąć. Dobra, generalnie stawiamy na Filipka. Ale jeżeli wygra Daro Lew, to w ogóle nie będę zdziwiony. Jak jakoś coś się tam odwali. Patrykos kontra Polak. Tutaj no Polak, weteran Fejmu. Patrykos ma za sobą chyba jedną walkę z Pączkiem, jeżeli dobrze pamiętam. No wydaje mi się, że doświadczenie weźmie górę. No chociaż tak naprawdę Patrykos, no jego warunki fizyczne nie wyglądają źle. A nie, no postawmy na doświadczenie. Wydaje mi się, że wygra Polak. Teraz Matt Minajw kontra Wilczak. No myślę, że Krycha KFC tutaj ogadnie. KFC zawsze w sercu. No i co? No Krycha chyba ma no, dużo większe doświadczenie. On w tych walkach zazwyczaj w miarę mądrze stara się walczyć. Nie pokazuje swoich umiejętności w 100%, ale no raczej daje radę tak ogólnie. Także stawiam na Krychę KFC. Następna walka, Hater kontra Ferrari. Tutaj też wiadomo, że powinniśmy postawić na Ferrariego i nawet w zasadzie koniec tematu powinien być. Ale tu jest kolejna walka, w której ja znowu z tyłu głowy coś czuję, że się może odwalić. Po cichu może się ten hater odpalić jak z Rafoniksem. No generalnie, jeżeli byłaby jakaś niespodzianka, to wydaje mi się, że może być tutaj w tej walce. Zresztą Ferrari chyba ma kontuzję, coś tam było mówione chyba wczoraj. Żeby nie było, że wszystko lecimy na jakieś pewniaczki, to postawimy tutaj na hatera. Wydaje mi się, że hater to jakoś ugra. W sensie jest to mało prawdopodobne, ale generalnie jakaś niespodzianka na tej gali musi być i wydaje mi się, że w tej walce będzie. Tak po prostu. Bandura kontra Braveheart. Tutaj po prostu wydaje mi się, że Bandura. Ogólnie wydaje mi się, że Bungie wyjdzie zwycięsko z tej gali i zarówno Bandura, jak i Ginold będą mieli uniesione ręce w górze po walce. To co, teraz chyba co-main event, czy jakoś tak to się nazywa? Muran kontra Sutonator. Tutaj nie będę się za bardzo wypowiadał. Po prostu Sutonator, niech to wygra. I tak będzie najlepiej dla świata. No i main event. Dubiel kontra Tromba. No Dubiel ma chyba w teorii troszkę większe doświadczenie. Tromba, no jednak tylko jedna walka stoczona. Ale Tromba już od dłuższego czasu chyba trenuje, z tego co mogliśmy zobaczyć. Warunki fizyczne, jak tu się prezentuje, no zasięg rąk Dubiel ma większy, ale wagowo Tromba sporo cięższy od Dubiela, z tego co widzę. Dubiel 81,900, a Tromba 87,600. Tromba wydaje mi się, że będzie starał się tam schodzić do parteru, tam będzie pewnie miał przewagę. Te kilogramy zrobią jakieś tam znaczenie, zrobią robotę, więc co no. Wydaje mi się, że main event wygra Tromba. Mamy wszystkie walki za sobą, super, jeżeli tutaj dotrwaliście ze mną do końca. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków przed galami, dawajcie znać w komentarzu. Słuchajcie mordeczki, jeszcze szybki konkurs. Osoba, która dobrze wytypuje wszystkie walki u mnie w komentarzu, wygrywa PaySafe Card na 50 zł. Także zapraszam do udziału.